9 lutego w ramach spotkań muzealnych w Brzozowie odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Długosz, połączone z promocją tomików. Prowadzący spotkanie dyrektor muzeum Mariusz Kaznowski na wstępie przedstawił sylwetkę bohaterki oraz nakreślił program spotkania. Dorota Długosz mieszka w Brzozowie. Debiutowała w 1994 roku w Nowinach. Jest autorką tomików Obcowanie z czasem oraz Oswajanie zdarzeń. Z wykształcenia jest malarką. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1993 roku. Z wierszami jest związana od zawsze. Tak, ostatnio znalazłam właśnie zeszycik jeszcze ze szkoły podstawowej, który sobie gdzieś tam ilustrowałam i są w nim pewnie pierwsze wiersze. A potem to już tak w zasadzie było, że i w szkole średniej, a chyba najbardziej na studiach, myślę, że nawet codziennie, to było jak przymuszenie takie wewnętrzne, może pewien rodzaj oczyszczenia, nie wiem jak to nazwać, ale właśnie musiałam pisać, miałam takie wewnętrzną potrzebę, żeby zapisywać. I to niezmiennie trwa. Różnie to bywa, ale czasem powstają myśli, które gdzieś tam po prostu nie uda mi się złapać, a czasem łapię te myśli i zapisuję. Dla autorki wiersze, podobnie jak malarstwo, związane są nierozerwalnie z codziennymi zdarzeniami, które poprzez wewnętrzne kształtowanie przymuszają do zaistnienia. To takie tytuły może tych tomików, Oswajanie zdarzeń, bo związane są one ze zdarzeniami, które po prostu gdzieś się zdarzają, tak, wydarzają i na które staram się popatrzeć tak, w taki sposób, by właśnie wyciągnąć jakąś taką myśl uniwersalną dla mnie czy dla kogoś. Plastyka i pisanie moje, myślę, że to są powiązane dziedziny twórczości. Tak mi się wydaje, bo jeżeli obrazy, nie ma tutaj wokół obrazów, ale jeżeli by się znalazły obrazy, to one też są związane z codziennymi śladami. Ja nazwałam sobie nawet taki cykl obrazów Ślady ziemią znaczone albo Uziemienia. Myślę, że jeżeli ktoś by chciał poszukać, to znajdzie na pewno odniesienie w malarstwie wierszy, a w wierszach malarstwa. Sztuka plastyczna jest mi bardzo również bliska i kontakt, bo jestem nauczycielem, także uczę w szkole i kontakt szczególnie właśnie z młodzieżą, z dziećmi, gdyż oni postrzegają właśnie świat, szczególnie dzieci, w sposób taki bezpośredni i całym sobą. I to jest niesamowite móc obcować z taką twórczością dziecięcą jako nauczyciel. Podczas spotkania nie zabrakło naturalnie recytacji wierszy pani Doroty, które wykonał Andrzej Piecuch, absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, od 1983 roku związany z Teatrem Maska w Rzeszowie. Czy słyszysz? Rozlega się śpiew ptaków. Ziemia zaczyna oddychać. Pulsuje w radości powietrze. Drzewa tkwią jeszcze nieruchomo, w oczekiwaniu wielkim. Słońce ogarnia wszystko i prawie wszystkich. Czy słyszysz? Świat się na nowo narodził. Jest późno, a tętni życie. Proszę Państwa, chciałem się podzielić taką krótką refleksją na temat poezji Doroty Długosz. Przeczytałem dwa tomiki na tym spotkaniu poetyckim. Pierwszy to jest Obcowanie z czasem, drugi Oswajanie zdarzeń. I ta poezja mnie bardzo zaskakuje, gdyż to przepiękna liryka, bardzo osobiste wyznanie. Ja poznałem Dorotę bardzo dawno temu, ponad 20 lat. Zacząłem właśnie poznawać jej twórczość malarską i wtedy to jej malarstwo wydawało mi się takie bardzo mroczne, w tonacjach takich szarych, brązowych. A tu nagle dostałem piękną poezję, która mnie zachwyca. Poezja bardzo optymistyczna. To jakby jakieś niesamowite zderzenie. To jest to, co ją fascynuje, ten świat otaczający, każdy detal. Poezja wręcz no, sięgająca do sakrum. Bardzo pięknie w tych dwóch tomikach to przekazała nam. Widać, że bardzo czule podchodzi do wszystkich spraw otaczających, do przyrody, do religii. Myślę, że czas chyba na kolejny tomik, bo jest to poezja bardzo dojrzała.
Mamy tu przedstawiciela, myślę, że Brzozów powinien być dumny, przedstawiciela poezji, która powinna naprawdę w tej chwili spokojnie wydawać kolejne tomiki, bo tomiki te ukazały się w Krakowie nakładem wydawnictwa Miniatura. I myślę, że kolejny, jako większy może zbiór, bo są to takie bardzo krótkie utwory liryczne, praktycznie bez tytułów, no najwyższy czas chyba, żeby ta poezja Doroty Długosz dojrzała już do jakiegoś takiego, powiedzmy, bogatszego zbioru poezji. I myślę, że wszyscy jej gorąco kibicujemy. Spotkanie uświetnił występ dwóch młodych adeptów muzyki klasycznej. Wiktorii Łukaszewskiej, uczennicy Szkoły Muzycznej w Sanoku, oraz Jana Chaducha, ucznia Ogniska Muzycznego w Brzozowie, który na akordeonie wykonał utwór Händla Fuga C-dur. Na zakończenie autorka odpowiadała na pytania oraz podpisywała swoje tomiki.